Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo cały czas Telewizję Republika, a teraz będzie o tym, co jest bardzo istotne, czyli o potencjale obronnym polskiej armii, o tym, co będziemy mieli wkrótce i na ten temat będę rozmawiał z moim gościem Arkadiusz Siwko, prezes, były prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Za chwilę ma się odbyć konferencja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na tej konferencji zostanie oficjalnie podpisana umowa na dostawy elementów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, czyli program NAREW. Program, który de facto rozpoczął się w czasie, gdy pan kierował Polską Grupą Zbrojeniową. Jest satysfakcja? Oczywiście, że jest. Dzisiaj jest to wielki dzień, dlatego że Polska bardzo potrzebuje tego programu. Trzeba sobie uświadomić, że zakup również istotny, żeby nie powiedzieć pierwszy z najważniejszych, czyli zakup baterii Patriot, to był tylko początek rzeczywistego uzbrojenia polskiej armii. Dzisiaj uruchamianie programu NAREW jest kolejnym bardzo znaczącym krokiem w kierunku zabezpieczenia polskiej obronności. Jak to będzie realizowane w takim razie? Bo to tak brzmi dla kogoś, kto się do końca nie interesuje sektorem zbrojeniowym. Co to jest ten krótki zasięg i ten cały system? Jak on będzie wyglądał? To jest tak, że potencjalne siły powietrzne agresora oczywiście działają na różnych wysokościach. To jest bardzo ważne, zarówno w systemie lotniczym, jak i w systemie rakietowym. I żeby skutecznie zwalczać te cele, muszą być po prostu odpowiednie narzędzia właśnie krótkiego i średniego zasięgu. Myśmy dokonali już zakupu, to właśnie rakiety Patriot, związane z dużym zasięgiem, niezmiernie istotne, ale brakowało nam... Czyli takie, które mogą zestrzeliwać na przykład rakiety balistyczne. Dokładnie tak, dokładnie tak. Brakowało nam systemu takiej bieżącej walki, która okazuje się niezmiernie istotna, żeby nie powiedzieć, to główny teatr wojny, to jest w tej chwili powietrze na Ukrainie. Widzimy, jak bardzo on jest ważny. W Polsce tego systemu brakowało. I dzisiaj, uruchamiając rzeczywiście program NAREW, dostajemy wreszcie to, co jest nam absolutnie niezbędne. Czyli będziemy w stanie obronić się na przykład przed atakiem śmigłowców, czy też samolotów, myśliwców, agresora, tu widzę rosyjskich na przykład. Pytanie, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o liczbę? Ile takich baterii, takich rakiet zakłada system NAREW? O, to są ilości bardzo duże, to jest kilkadziesiąt zestawów. My oczywiście dopiero rozpoczynamy ten proces. Cała sztuka polega na tym, żeby ten czas dostarczenia pełnych komponentów był jak najkrótszy. Dlatego, że my mamy obecnie do czynienia z wojną na Ukrainie, która się toczy. Ona nie jest przedmiotem rozejmu, ona jest przedmiotem pełnej aktywności wojennej. W związku z tym Polska nie może czekać na dostawy w zbyt długim okresie czasu. Dzisiaj mowa jest o wrześniu, to jest dobry bardzo czas. Bardzo szybko, to trzeba chyba podkreślić. Absolutnie tak. A gdy pan na początku rozpoczynał ten program NAREW, to o jakim czasie, jeśli chodzi o uruchomienie tego systemu, pan wtedy myślał? No zdecydowanie później, dlatego że w pierwszej kolejności rzeczywiście trzeba było uruchomić program Wisła, czyli to, co dzisiaj mówimy o systemie obrony rakiet Patriot. System NAREW miał być uruchomiony później. W drodze takiego pokojowego rozwoju naszych sił zbrojnych był to pewnie czas wystarczający. Sytuacja na Ukrainie wszystko zmieniła. Dzisiaj musimy dokonywać szybkich zakupów. Budżet państwa jest do tego szczęśliwie przygotowany. Ta ustawa, która w tej chwili weszła o obronności Polski, daje nam możliwość dokonywania odpowiednich zakupów i to jest czynione. Rzecz w tym, żeby elementem i komponentem tych wszystkich zakupów był polski przemysł obronny. No właśnie, bo o to chciałem zapytać, jaki procent w tym systemie NAREW to będą polskie produkty? No dzisiaj to nie będzie aż tak bardzo istotny element, ale to jest dopiero początek. Dopiero podpisanie umów, o których mówimy, da nam podstawy do tego, oczywiście dobre podpisanie tych umów, da nam możliwość uzyskania kompetencji do prowadzenia takiej produkcji również w Polsce, co jest niezmiernie istotne. Ale czy jesteśmy dzisiaj przygotowani na to, żeby takie dokładnie rakiety, czy te krótkiego zasięgu, czy te właśnie, które dzisiaj kupujemy od Stanów Zjednoczonych, czyli rakiety Patriot, aby one w ogóle były produkowane w Polsce?
To jest kwestia odpowiednich decyzji budżetu. Dzisiaj ten budżet jest, zakładamy, że decyzje także albo są, albo będą następowały i potem to już zależy od odpowiedzialności poszczególnych osób, jak zawsze. Ale gdybyśmy wobec historii. Panie prezesie, gdybyśmy sobie tak zaplanowali, to kiedy nastąpi taka, no pełna w pewnym zakresie, no bo pewnie pełna to do końca nigdy, ale taka, która pozwoli nam no, maksymalnie spolonizować zarówno system Narew, jak i system Wisła, czyli rakiety Patriot. No to mówimy o latach. Ja myślę, że to, co możemy mówić realnie, to jest okres powiedzmy 5 lat. To jest dzisiaj wystarczające, zakładając, że... Czyli, przepraszam, w ciągu 5 lat będziemy w stanie w Polsce wyprodukować rakiety i krótkiego, i tego średniego zasięgu. Będziemy w stanie, to nie znaczy, że one powstaną, bo to zależy dokładnie od decyzji poszczególnych osób, decyzji uruchomienia odpowiednich środków budżetowych. Dzisiaj są na to możliwości prawne, no ale trzeba to zrobić. Czyli to nie jest tak, że samo się to zrobi. Po prostu samo się to nie zrobi. No właśnie, takim chyba kluczowym elementem wokół przygotowania tej polskiej produkcji tych rakiet jest spółka MESCO, spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No to jest chyba dzisiaj kluczowa, najbardziej strategiczna spółka. Jedna z, bo nie zapominajmy o tym, że mamy ogromne kompetencje związane z radarami. Peter Adwar jest tutaj absolutnie jednym ze światowych liderów, ale MESCO tak. MESCO i jego potencjał przede wszystkim przemysłowy jest dzisiaj najważniejszym elementem polskiego przemysłu obronnego. Rzeczywiście to jest perła w koronie, ale i ona musi zostać doposażona w nowy system parku maszynowego. Możliwości produkcyjne muszą zostać zwiększone, a więc muszą być podjęte te decyzje. Czyli inwestycje, tak. Jak kosztowo, w pana ocenie, ile musimy zainwestować, aby za te 5 lat faktycznie polskie rakiety z fabryk MESCO zaczęły trafiać do polskiej armii? Oczywiście mówimy tutaj o miliardach, ale dokładnie trzeba sobie uświadomić, że Polska ma potencjał gospodarczy do tego, żeby taki wysiłek obronny podjąć i po prostu możemy to zrobić, musimy to zrobić. To trochę jeszcze skupmy się na MESCO. Ja rozmawiałem 2 dni temu z prezesem, wiceprezesem MESCO, prezesem Kowalczukiem. On mówił, że te systemy Piorun to wprawdzie nie są te strategiczne, takie jak tu mówimy o systemie Narew czy systemie Wisła, ale one są bardzo istotne, co pokazała sytuacja na Ukrainie. Na ile dzisiaj może być to ten element takiego hitu eksportowego Polski, który pociągnie dalsze produkty polskiej zbrojeniówki do tego, aby wreszcie ten eksport, o którym mówiło się, że kuleje, bardzo kuleje, zaczął wreszcie się rozwijać i te liczby, jeśli chodzi o zawierane kontrakty, były coraz wyższe? No to jest wynikiem po prostu zdolności produkcyjnych. Jeżeli w związku z uruchamianiem tych programów, o których mówimy, wojskowych, zostanie zwiększona zdolność produkcyjna również w MESCO, czyli zostaną podjęte odpowiednie inwestycje, te zdolności eksportowe będą realne. Trzeba zdać sobie sprawę, że jak każda wojna, również wojna na Ukrainie, jest testem sprzętu wojskowego. I dzisiaj rzeczywiście Piorun odgrywa tam rolę istotną. Jest to dobry sprzęt, w związku z tym zapotrzebowanie na niego będzie odpowiednie. Ale żeby spełnić te oczekiwania, po prostu trzeba uruchomić inwestycje w park maszynowy. A w takim razie, jeśli chodzi jeszcze o inny zakup, bo niedawno też minister Mariusz Błaszczak ogłosił zakup 250 czołgów Abrams z najnowocześniejszym uzbrojeniem. Na ile one będą wsparciem dla polskiej armii, gdyby doszło do ataku na nasz kraj? No jak widzimy, kraj, który dzisiaj jest agresorem na Ukrainie, czyli Rosja, opiera bardzo dużo, w dużym stopniu swoją strategię wojskową na pancernych kolumnach, na czołgach. W związku z tym jednym z elementów przeciwstawienia się takiej agresji jest oczywiście posiadanie samemu odpowiedniego potencjału. Dlatego zakup Abramsów jest tutaj krokiem we właściwym kierunku. A zapytam się, może trochę w przyszłość wybiegnę, bo takie delikatne sygnały nieoficjalne z polskiego rządu płyną, że moglibyśmy wejść w kooperację z Ukrainą. Ukraina posiada no, jednak mimo wszystko bardzo dobre technologie w zakresie na przykład silników czy też innej technologii. Czy istnieje w pana ocenie prawdopodobieństwo i w ogóle możliwość, abyśmy połączyli gdzieś implementowali te technologie ukraińskie? Mówimy o fabryce Antonowa, mówimy o właśnie tych silnikach z fabryki Motorsicza. Na ile jesteśmy w stanie dzisiaj wejść w taką współpracę?
Powiedziałbym, jeżeli nie teraz, to, to kiedy? Polska mogła dokonać tego rodzaju kooperacji już parę lat temu. Dzisiaj bylibyśmy znacznie do przodu. Okej, okay, nie udało się to zrobić. A dlaczego się nie udało wtedy, panie prezesie? Z różnych powodów. Trzeba pamiętać, że współpraca międzynarodowa pomiędzy Polską a Ukrainą wcale nie była tak rozwinięta, jak dzisiaj widzimy to po rozpoczęciu wojny. Ale nie ma co patrzeć w przeszłość. Dzisiaj mamy sytuację taką, że taka decyzja, czyli o pełnej kooperacji przemysłu obronnego Polski i Ukrainy, a przede wszystkim wykorzystanie zdolności tamtego przemysłu, dzisiaj może być podjęta. Powiedziałbym nawet, że musi być podjęta, dlatego że to w sposób naturalny przyspieszy procesy przemysłu obronnego w Polsce. A nie obawia się pan, panie prezesie, trochę tego, że możemy zostać ubiegnięci przez inne kraje, czy też Unii Europejskiej, czy Stany Zjednoczone, które no jednak będą szybsze i jako pierwsze zaczną no korzystać z tych ukraińskich technologii? Bardzo trafna uwaga i bardzo trafne pytanie, panie redaktorze. Tak jak mówiliśmy to już w poprzednich wypowiedziach, samo się to nie zrobi. To znaczy Polska musi wystąpić z taką inicjatywą właśnie uruchomienia w Polsce współprodukcji różnego rodzaju przemysłu obronnego razem z Ukrainą i to musi zrobić teraz. Zrobienie tego po wojnie może się okazać, że wcale nie jesteśmy pierwszym wyborem dla Ukrainy, jeżeli tego nie zabezpieczymy dzisiaj. To w takim razie jak to skutecznie zrobić? No po prostu zacząć te sprawy negocjować już dzisiaj. To kwestia odbudowy Ukrainy jest tak samo ważnym elementem jak bieżąca wojna. Ale dzisiaj niektórzy się boją poruszać jednak ten temat, zarówno naszego wejścia, naszej współpracy, tej gospodarczej, bo przecież no, trzeba powiedzieć, że Ukraina posiada bardzo istotne też dla nas technologie, ale również przedsiębiorstwa, chociażby naftowy Naftohaz, który mógłby być doskonałym partnerem dla przemysłu naftowego. Absolutnie tak. I dzisiaj jest dokładnie czas, żeby jednocześnie pomagając stronie ukraińskiej, co jest bezsprzeczne, bezsporne i wspaniale, że to się dzieje, ale również jest to czas, w którym trzeba rozmawiać o projektach współpracy gospodarczej. A czy nas stać jako kraj na to, żeby jednak no, pomóc tym zakładom podnieść się z ruiny? No, nie jest tajemnicą, że podczas jednego z bombardowań bardzo poważnie ucierpiał zakład Antonowa, ten zakład, który jest w stanie wyprodukować największy samolot transportowy na świecie. Powiedziałbym raczej w ten sposób, że Polski nie stać na to, żeby tego nie zrobić. No, oby właśnie to się stało, ale pytanie, czy to są duże koszty i czy nasz przemysł zbrojeniowy jest na to przygotowany? Jeżeli zostaną uruchomione odpowiednie decyzje dotyczące inwestycji w park maszynowy, to tak. Ale pamiętam konferencję premiera Mateusza Morawieckiego właśnie ze Skarżyska Kamiennego, czyli z siedziby spółki MESCO, o której rozmawiamy i premier powiedział, że to jest dzisiaj priorytet, aby ten zakład się rozwijał. No, wprawdzie tam raczej produkcji Antonowa nie będzie, ale czy my dzisiaj jesteśmy w stanie wejść na przykład we współpracę w tym przemyśle lotniczym? Absolutnie tak. Po prostu trzeba zacząć to robić. A kto ma takie kompetencje w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, aby wejść w taką kooperację? No, do tego jest właśnie powołana korporacja w postaci Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ma zarząd, niech w tej materii działa, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i premierem. To gdyby pan miał dzisiaj podjąć decyzję, to które z tych ukraińskich technologii byłyby dzisiaj dla Polski najcenniejsze, aby wejść w tą współpracę i zacząć wspólną produkcję, wspólne działania? To jest oczywiście cały segment rakietowy. Ukraina od samego początku była miejscem, w którym ten przemysł rakietowy był na wschodzie najbardziej rozwinięty i tak jest do dzisiaj. Te zakłady pozostały na Ukrainie, pozostali inżynierowie, którzy mają kompetencje, żeby je tworzyć i to byłoby naturalne uzupełnienie polskiego parku maszynowego. Druga kwestia to są silniki. Trzeba pamiętać, że również to są komponenty, które pracują chociażby w Bayraktarach, czyli tych dronach tureckich. One mają komponenty
ukraińskie. To jest element, który pokazuje, jak bardzo mogłaby Polsce przydać się taka kooperacja. No jakoś nie bardzo w mediach te informacje się pojawiają, że jednak Ukraina to jest taki czołowy kraj, producent silników chyba do wszystkich urządzeń, sprzętu, jaki można wykorzystać w konflikcie zbrojnym. No, powiedziałbym, że media to niekoniecznie jest miejsce, w którym mamy od rana do nocy czytać akurat te informacje. Czytamy informacje na temat ludzi, to jest najważniejsze, za to decydenci polityczni i gospodarczy muszą absolutnie te sprawy mieć dzisiaj na czele swojej listy do negocjacji. Wspomniał pan o dronach, czyli o tym, co jest bardzo istotne na Ukrainie, co sprawdza się przeciwko obronie, jaką Ukraina stosuje wobec rosyjskiej agresji. Na ile my jako Polska jesteśmy dziś w stanie wyprodukować takiego profesjonalnego, śmiercionośnego drona, który mógłby zostać wykorzystany w konflikcie zbrojnym? To zależy od sztuki. Jeden zawsze możemy wyprodukować. To jest oczywiście skrót myślowy. Gdybyśmy mieli produkować naprawdę na skalę potrzeb wynikających z konfliktu i agresji na Ukrainie, no to musielibyśmy tam uruchomić po prostu ogromny park maszynowy, co jest możliwe, ale po prostu taką decyzję trzeba podjąć. No, teraz kupujemy te drony tureckie, Bayraktary, które sprawdzają się na polu bitewnym doskonale. Czy my jesteśmy dzisiaj w stanie tak z Turcją współpracę nawiązać, bądź też rozwinąć, no bo wiadomo, że ta współpraca już jest, aby właśnie w Polsce na przykład część tych dronów była produkowana? Wydaje się, że Turcja ma wiele do zaoferowania Polsce. I tutaj interesy międzynarodowe Polski i Turcji mogą być bardzo znaczące i sprzyjające do nawiązania takiej kooperacji. Wydaje się, że to jest dobry czas do tego, żeby o tym na poważnie rozmawiać. A która ze spółek, panie prezesie, mogłaby tutaj odegrać kluczową rolę w tej polsko-tureckiej współpracy? No to my mamy parę spółek związanych z przemysłem lotniczym. Część została sprywatyzowana, jak wiemy, i dzisiaj nasi zachodni sojusznicy prowadzą działalność przemysłową w Polsce, ale część pozostała w ramach Skarbu Państwa. One wszystkie są do tego zdolne, pod warunkiem, że zostaną uruchomione procesy inwestycyjne, bo one właściwie pozostają na stand-by'u swoich możliwości produkcyjnych, ale te możliwości produkcyjne dzisiaj nie są wykorzystane. A co w takim razie z wykorzystaniem polskich technologii? No przecież ogromne pieniądze od lat są wydawane na różnego rodzaju badania, na przykład w Wojskowej Akademii Technicznej, są też podmioty z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które dostają państwowe dotacje na różnego rodzaju bardzo istotne badania strategiczne z punktu widzenia obronności państwa. Na ile faktycznie na samym końcu z tych badań no, wychodzi coś, co można wdrożyć do produkcji? To się zdarza. Znaczy te pozytywne elementy tych programów się zdarzają. I tutaj... Ale to brzmi trochę tak mało optymistycznie. Tak, ale to nie jest rozmowa na temat przemysłu obronnego, to jest rozmowa na temat systemu prowadzenia badań technologicznych w Polsce i finansowania inwestycji. Przemysł obronny jest szczególnie narażony na zbyt długotrwały ciąg badań, bo kiedy my rozpoczynamy badania techniczne i one trwają zbyt długo, to potem, kiedy mamy gotowy element, może się okazać, że on już kompletnie nie pasuje do oczekiwań współczesnego teatru wojny. No, a gdy pan wchodził na przełomie 2015-2016 roku do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i zaczął przeglądać te wszystkie projekty badawcze, to z perspektywy dzisiejszego czasu, ile z nich faktycznie weszło do produkcji? Większość nie została zakończona. To jest odpowiedź na to pytanie. Zbyt długotrwały proces. Szczególnie, że nie dotyczy w większości przypadków projektów końcowych, tak? Tylko komponentów, które mają być użyte. Ale to dlaczego tak się dzieje, że wydajemy ogromne pieniądze na badania i później na samym końcu niewiele z tego wynika? Poza tym, że spuchły, mówiąc kolokwialnie, konta tym, którzy się tymi badaniami zajmują. Bardzo dobre pytanie. Wymaga reformy system finansowania badań i innowacji. Reformy wymaga NCBR, reformy wymaga współpraca uczelni wojskowych z przemysłem. Czy to jest, panie prezesie, dzisiaj czas na to, aby to zrobić? No bo my dzisiaj musimy się zbroić, musimy mieć jak najwięcej nowoczesnej broni, która byłaby w stanie dzięki temu, że znajdzie się w rękach naszych żołnierzy, obronić nasz kraj. Ale czy w takim razie dzisiaj powinniśmy zajmować się też reformą tej kwestii szeroko rozumianych badań naukowych? Musimy robić równolegle dwie rzeczy, a mianowicie
zapewnić opinię publiczną, że Polska dysponuje, czyli kupiła sprzęt, który jest w stanie użyć tu i teraz, ale ten czas wykorzystać na to, żeby posiąść własne zdolności produkcyjne. W związku z tym my nie możemy zaprzestać badań i wdrażania projektów innowacyjnych, bo może się okazać, że to będzie warunek naszego przyszłego zwycięstwa za 5 lat. No to ja podam jeden przykład, który no, był bardzo istotny kiedyś. Mocno mówiło się o tym, że ma powstać polski czołg. No i gdzie jest, panie prezesie, ten polski czołg? O, to jest bardzo skomplikowane, dlatego że Polska uczestniczy w różnych projektach z tym związanych. W części projektów nie uczestniczy. Dyskusja na ten temat toczy się we wszystkich państwach europejskich. Proszę zobaczyć coś, co się dzisiaj we Francji dzieje. Francja wycofuje się, przynajmniej słowami jednej z kandydatek na prezydenta tego kraju, z programu współpracy wojskowej Francja-Niemcy. One dotyczyły między innymi czołgów nowej generacji. W związku z tym wszyscy mają pewien problem z tym, w jaki sposób dokonać produkcji jakby nowoczesnego sprzętu. Ten projekt czołgu, o którym pan mówił, to i tak nie był czołg, który miał charakter pierwszoplanowy w konflikcie zbrojnym. To był czołg tak zwany mały. Ale to jest dobry przykład, aby pokazać trochę, jak te badania no, nie zostały zakończone do dzisiaj, mimo że trwają już dobrych, no nie wiem, czy 10 lat to nie jest za mało. No i dlatego prezes Kaczyński postanowił zakończyć dyskusję na ten temat i po prostu kupić Abramsy. No to jest właściwa odpowiedź. No, a co z rozliczających? Proces jest zbyt długotrwały, obronność Polska nie może czekać. No a panie prezesie, a co z rozliczeniem tych, którzy no, te badania prowadzili i jak się okazuje robili to w sposób no, taki, że nic się nie udało jednak wdrożyć do produkcji? Też chętnie zadałbym to pytanie. A komu to pytanie zadać, panie prezesie? No są odpowiednie instytucje, które udzielały środków finansowych na te badania. W związku no z tym tu powinny być. Skończmy tym akcentem, trochę niedomówieniem, ale miejmy nadzieję, że ten temat będzie wyjaśniony, bo jest ważny i istotny. Ja bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Arkadiusz Siwko, były prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A ja zachęcam państwa do pozostania z Telewizją Republika. Za chwilę konferencja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka właśnie na temat umowy, na temat zakupu tego systemu NAREW, o którym rozmawialiśmy.